Gdy w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować wesołą wieczerzą, a w dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, dając wiarę, przeżywać Twoją obecność między nami, podczas świętego posiłku, dzięki tego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału Twoich rzeczy w zmartwychwstaniu. Te wierzymy, które stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu. Błogosław ten chleb, wszelkie świąteczne pieczywo, na pamiątkę tego chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie na pustkowiu, który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem na sobie. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obyłeś się z krzaków, błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z posłuchami na zewnątrz. Chrystus życzy z zmartwychwstanie nasze. Błogosław te jajka, zapał i pożycia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Strzejmy przez Kościół, robiąc nasze damy, a waszym z nich zapraszam i na liturgię dzisiejszą wieczorną i jutro na piękne świętowanie wielkie.